Wiem, że łatwo jest w szarej rzeczywistości i codziennych obowiązkach zapomnieć o tym, co sprawia, że jesteś wyjątkowa. Jestem tu po to, żeby ci o tym przypomnieć. Przypomnieć, że niezależnie od tego, w jakim momencie życia teraz jesteś, ile masz lat, czy jak wyglądasz, masz powody i masz prawo do dumy. Może masz rodzinę, którą stworzyłaś i która tworzy ciebie, a wewnątrz siebie i dookoła siebie masz ogromne pokłady miłości. Może masz siłę, o której kiedyś nie miałaś pojęcia. Może pokonałaś depresję i nieustannie się rozwijasz. Może masz pasję, jesteś twórcza, a twoi bliscy wierzą w ciebie, mimo że ty często w siebie wątpisz. Może masz wiele innych powodów do dumy i jestem tu po to, żeby ci przypomnieć. Pamiętaj o swojej dumnej duszy. I daj jej czasem dojść do głosu. Cześć kochani, tu Dorota i witam was gorąco na moim kanale Dorota z Freaks. Dzisiaj mamy dzień, na który długo czekałam, czyli dzień, w którym mogę zaprezentować wam swoją interpretację pierwszego zadania Face Awards Polska 2019. Temat to Proud Soul, czyli dumna dusza. No i nie było to najłatwiejsze zadanie, ale przecież o to w tym chodzi, żeby uruchomić swoją wyobraźnię. Postawiłam więc na stworzenie postaci, która będzie uosobieniem takiej dumnej, pięknej istoty. No nie da się ukryć, dumnej kobiety. Bardziej niż właśnie postać sama w sobie, jest to takie uosobienie tych wszystkich cech i nie wiem, sytuacji, z których faktycznie taka kobieta może być dumna. To matka, wojowniczka, królowa, artystka, no po prostu piękna i dumna dusza. I taką dumną duszę, oczywiście w zdrowym rozumieniu, każdy z nas w sobie ma i musimy ją tylko pielęgnować. A za momencik pokażę wam, jak wykonałam makijaż, który tu widzicie, ale również jak wykonałam ten kostium, element charakteryzacji. Zapraszam was serdecznie. I kochani, zaczynamy. A od czego zaczynamy? Otóż od dekoltu i od naszkicowania tego, co się tam będzie działo, czyli głównej postaci występującej właśnie na moim dekolcie, czyli wilczycy, która w mojej koncepcji jest takim symbolem rodziny i dbania o watahę. Następnie sięgnę po szminkę matową Sweat w kolorze Ace. Jest to taki kolor grafitowy i on właśnie posłuży mi najpierw do pogłębienia tego szkicu, a następnie będę go wypełniać i zacznę od farb SFX Cream Color, a konkretnie od farby w kolorze białym. Pracuję w ten sposób, że wypełniam danym kolorem tylko te miejsca, którym faktycznie na pewno on ma się pojawić. Pracuję takimi, jak widzicie, krótkimi ruchami. Teraz przerzucam się na fuksję. No i właśnie działam podobnie. Nie przejmuję się tym, że może trochę kolor skóry prześwitywać, bo jak najbardziej jest to wręcz pożądane. Po kolejny kolor sięgam do paletki korektorów o numerze 04 i wybieram ten miętowy, potem jeszcze sięgnę po żółty. Ten zielony może jest tutaj mało widoczny, ale potem jeszcze wzmocnię go odrobinę cieniami. Niemniej, niezależnie od intensywności, świetnie się on komponuje z tym różowym. Ponieważ wszystko to są produkty kremowe, ja na różnych etapach je delikatnie pudruję. Oczywiście za pomocą pudru z serii SFX. Tutaj widzicie skrót. Ja podczas malowania wielokrotnie wracam do tych samych kolorów, pogłębiając lub intensyfikując efekt.
Sięgam teraz po paletkę cieni Ultimate Brights, jest to numer 04. Te wyraziste kolory pomogą mi po pierwsze zintensyfikować właśnie efekt, po drugie go utrwalić. Niewiele jest w mojej pracy takich bardzo ciemnych elementów, ale właśnie przy oczach i przy nosie użyłam czarnego cienia z paletki Swear by It. Jak widzicie, najpierw skupiłam się przede wszystkim na dopracowaniu tego wilka, a potem przeszłam już intensywniej do pracy nad tym, co go otacza. Powiem Wam, że wymyśliłam sobie taką, jak widzicie, jasną i kolorową pracę, co było dla mnie nie lada wyzwaniem, bo zazwyczaj złapałam się na tym, że zazwyczaj moje wytwory mojej wyobraźni są raczej takie ciemniejsze i właśnie ta czarna, ciemna strona jest bardziej intensywna. I powiem Wam, że bardzo cieszę się, że zmusiłam się do takiego kroku. Następnie w ruch idą eyelinery Vivid Brights, a w tle możecie podejrzeć wspomnianą wcześniej paletę Swear by It. Korektorami w kolorze 04, 06 i 01 dodaję trochę detali, a w międzyczasie maluję jeszcze sylwetki wilków, które symbolizują, tak jak wcześniej już wspominałam, watahy. Kiedy malunek na dekolcie jest już właściwie gotowy, sięgam po spray utrwalający Dewy Finish. Spryskuję nim dekolt, a następnie posypuję pigmentem w kolorze Diamond 03. Doklepuję to jeszcze wszystko pędzelkiem i zostają takie delikatne drobinki. Przechodzę do twarzy. Na nią wędrują podkład i korektor z serii Can't Stop, Won't Stop. Wybrałam bardzo jasne kolory, bo zarówno podkład, jak i korektor to jest kolor Pale. Wyraziste konturowanie również wykonuję produktem z tej serii. Rozcieram wszystko gąbeczką, ale musimy pamiętać, żeby pracować dosyć szybko, bo jest to jednak korektor zastygający. Następnie rozświetlacz Duochromatic w kolorze 03 Crushed Bloom. Wędruję na kości policzkowe, a następnie dodam w te rejony jeszcze więcej koloru. No i po łysku, bo wybieram pigment Foil Play. Najpierw sięgam po taki różowy kolor 02, potem po zieleń 06. Znalazłam na nie taki sposób, że nakładam je na mokry jeszcze spray utrwalający i wklepuję je palcem. Następne w kolejności są oczy i tutaj już zabawa kolorami na całego, oczywiście za pomocą paletki Ultimate Brights. W przypadku oka również zrezygnowałam zupełnie z czerni, jedynym czarnym elementem będą tak naprawdę rzęsy. W międzyczasie przykładam sobie jeszcze aplikację, którą wykonałam wcześniej do czoła, żeby zaplanować sobie, jak zaaranżować to, w którym miejscu jeszcze nałożyć kolor na czoło. I wracam jeszcze do powieki. Na ruchomą jej część wklepałam jeszcze nieco tego bardzo jasnego korektora, żeby zintensyfikować ten żółty kolor. Następnie wykonuję eyelinerem żółtą kreskę, później jeszcze pojawi się różowa, a same już zewnętrzne kąciki przyciemniłam kolorem numer 18 z paletki Swear by It. Oko już właściwie gotowe, jeszcze tylko założyłam soczewki, no i oczywiście sztuczne rzęsy. Mój wybór padł na Wicked Lashes model 16. Przyszedł czas na przyklejenie do czoła aplikacji, którą oczywiście sama wykonałam i teraz pokażę Wam pokrótce, jak to się odbyło. A dokładnie pokażę Wam proces rzeźbienia, bo chyba to jest najbardziej interesujące. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda cała reszta, czyli odlewanie, przygotowywanie masy żelatynowej i tak dalej, to odsyłam Was do innych moich filmików, linki zostawię Wam w opisie. Klejnot, który ostatecznie w aplikacji się znajdzie, na razie tylko jakby odbiłam, zaznaczyłam sobie jego wielkość, żeby takie właśnie miejsce na niego zostawić. Wkleję go później już do gotowej, odlanej z żelatyny aplikacji. A tak wygląda już całość przygotowana do wykonania negatywu z gipsu. Gotowy prostetyk przyklejam do czoła oczywiście za pomocą specjalnego kleju do skóry. Za pomocą tego samego kleju przyklejam jeszcze kilka perełek, żeby dopełnić całość. A samą aplikację oczywiście maluję jeszcze, żeby ją dopasować do twarzy. A sam element inspirowany był przede wszystkim kwiatami, przyrodą, ale także kobiecością.
Na usta wędruje matowa pomadka Suede w kolorze Klinger. A całość dopełni jeszcze taki żółty akcent, wykonany oczywiście korektorem Vivid Brights. Na policzki dodaję jeszcze taki akcent w postaci białych fal, które nawiązują i do elementu na czole, i kolorystycznie nawiązują do całości. Jeszcze tylko trochę koloru na szyję i mogę już przejść do ubierania się, czyli zakładania tych wszystkich elementów, które dopełniają moją postać, i zaraz pokażę Wam, jak je wykonałam. Pierwszy element to nausznice z motywem skrzydeł. Wykonałam je z bardzo giętkiego drutu, z którego właśnie stworzyłam, oczywiście dopasowując do mojego ucha taki stelaż, do którego przykleiłam za pomocą kleju na gorąco elementy wykonane z pianki Eva, czy też EVA, jak to woli. Wszystkie elementy wycinam podwójnie, czyli z dwóch od razu arkuszy pianki, żeby symetrycznie były one wykonane od razu na dwie strony. Są dwa rzędy tych skrzydeł. Tutaj widzicie właśnie, że robię jakby takie dwie podkładki pod nie. Do nich właśnie będę przyklejać te pojedyncze pióra. Kiedy wszystkie będą już gotowe, spryskam je białym sprayem. Tak samo jak elementy, które mam na ramionach. A do nich za chwilkę przejdziemy. Do pomalowanych już na biało zausznic przyklejam jeszcze płatki kwiatów, które uzyskałam po prostu przez rozebranie na części pierwsze sztucznych kwiatów. Tak wygląda już prawie gotowa zausznica, jeszcze tylko przykleję kilka perełek. Tym samym sposobem i z tych samych materiałów wykonuję elementy na ramiona, z tą różnicą, że wzmacniam je jeszcze drutem, który umieszczam pomiędzy dwoma elementami z pianki. To pozwoli mi również dowolnie je układać. Doklejam jeszcze sztuczne kwiaty. Całość potem pokoloruję na biało, oczywiście również farbą w sprayu. I dopełniam wszystko tym pięknym syrenim materiałem, który doklejam do moich naramienników, a potem zaaranżuję je i podepnę do biustonosza. Wow, dotrwaliśmy do końca. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście ze mną, tym wszystkim, którzy faktycznie dotrwali. Uwierzcie mi, że również przygotowanie tego było bardzo długie i wymagało ogromnych nakładów pracy, ale ja czuję satysfakcję i myślę, że było warto. Czekam również na Wasze opinie. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się w następnym filmie. Dobrze. Dorota, jak tam? Śmiesznie? Moje uszy mi tego nie wybaczą. Bardzo bolą. No, coś ty. Dobra. Tak. Zdejmujemy z głowy atrybut kobiecości. O. Poszło gładko. Ding, ding, ding. Ładnie. Dobra. Tutaj pokażemy, jak zrobiliśmy lampki ze sznuru do prania i z celofanu. Very pro. Very, very. To był długi dzień.